Szansa dla ludzi. Klub aktywizacji. Fizjoterapia i wyjazdy. Polsko-amerykańska Fundacja Wolności oraz Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA ogłaszają konkurs Small Grants w ramach 7 edycji konkursu English Teaching 2008. Celem konkursu jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz zwiększenie zainteresowania uczeniem się i nauczaniem języka angielskiego we wsiach i małych miastach w Polsce. O dotacje mogą ubiegać się niekomercyjne instytucje oświatowe, np. szkoły, biblioteki, świetlice i domy kultury oraz fundacje i stowarzyszenia z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców. Inkubator organizacji pozarządowych w Zabrzu zaprasza przedstawicieli stowarzyszeń i fundacji działających w mieście do udziału w bezpłatnych konsultacjach z prawnikiem, księgową oraz ekspertem do spraw projektów. Pierwsze konsultacje rozpoczynają się już 10 stycznia. Organizatorzy czekają na zgłoszenia telefoniczne. Pod tymi samymi numerami telefonów można uzyskać także odpowiedzi na wszelkie pytania związane z działalnością inkubatora. Rozpoczęły się konsultacje społeczne. Szczegółowego opisu priorytetów programu Kapitał Ludzki. Uwagi, opinie i komentarze można zgłaszać do 15 stycznia. Szczegółowy opis priorytetów programu Kapitał Ludzki to kompendium wiedzy dla potencjalnych beneficjentów o możliwościach i sposobach realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zawarte w nim informacje dotyczą szczegółowych typów projektów, listy potencjalnych beneficjentów, grup docelowych wsparcia oraz systemu wdrażania. Jesteśmy w siedzibie Stowarzyszenia Szansa w Katowicach. Skąd wzięła się nazwa? Dlaczego Szansa? Może inaczej, powiem pełną nazwę, bo to też ma swój sens. Nazywamy się Śląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski i Osobom z Upośledzeniem Umysłowym i później w cudzysłowie Szansa. Szansa dlatego, że w tym stowarzyszeniu, tu gdzie się znajdujemy, jest możliwość, że ci ludzie, których potraktował tak okrutnie nieraz los, mają szansę wrócić do społeczeństwa. W naszym stowarzyszeniu są osoby, które ukończyły już 18 rok życia. To jest znakomita większość, jakkolwiek mamy przypadki, że są to osoby kilkuletnie, dzieci. I Klub Aktywizacji Dorosłych w naszym przypadku zrzesza właśnie grupkę na tyle osób, na ile to pomieszczenie, jak Państwo widzicie, pozwala. Jest tutaj 10 osób. Prowadzimy zajęcia od poniedziałku do piątku, od 9 do 14, gdzie grupa wspaniałych ludzi, naszych terapeutek, prowadzą z nimi zajęcia w przeróżnych branżach, w przeróżnych dziedzinach. O tym klubie aktywizacji jeszcze będziemy mówić, natomiast proponuję, żebyśmy zobaczyli jeszcze jedno pomieszczenie, w którym odbywają się zajęcia już ruchowe, prawda? Tak, zajęcia ruchowe, prosimy. Tu jest sala, w której odbywają się zajęcia z terapii ruchowej. W dwóch blokach, od poniedziałku do piątku, prowadzone są godzinne zajęcia, dziennie godzinne, na różnym sprzęcie, od którego widać, to są rowerki, ławeczki siłowe, drabinki. To prowadzą panie, które powiedzmy mają uprawnienia i przeszkolenia w tym zakresie. Natomiast w sobotę jest prowadzony tak zwany punkt terapeutyczny, gdzie przychodzą dzieci i młodzież i są prowadzone zajęcia czysto rehabilitacyjne. A więc logopeda, masażysta, fizjoterapia. I ten blok, powiedzmy, zamyka również zajęcia dla dzieci, które normalnie chodzą do szkoły w tym roku. Tą terapię pokażemy w dalszej części programu. Pokażemy również tak zwaną terapię wyjazdową. Jest to program własny Klubu Aktywizacji Dorosłych, przeznaczony dla osób upośledzonych umysłowo, które nie korzystają z żadnych innych form terapii. Program codzienny składa się z bloków tematycznych dostosowanych do potrzeb tej grupy uczestników, tak zwanych klubowiczów. Prowadzimy codziennie do 2 godzin gimnastykę ogólną przy muzyce, gimnastykę na materacach, na różnych przyrządach. I kończymy przeważnie aerobikiem. Celem tej gimnastyki jest to, żeby utrzymać, ewentualnie poprawić sprawność fizyczną. Poza tym różne rozłożone bloki zajęciowe, takie jak na przykład ćwiczenia samoobsługi, w tym gotowanie, utrzymywanie czystości, sposób ubierania się, wszelkie te czynności,
które są potrzebne każdemu człowiekowi w życiu codziennie. Drugi blok to jest blok informacyjny dotyczący naszego miasta Katowic, gdzie niepełnosprawny może uzyskać pomoc, jak do tych miejsc dojechać, gdzie znajdują się miejsca rozrywki, gdzie znajdują się miejsca rekreacyjne. Trzeci blok to jest blok związany z artoterapią. Staram się w tych pracach z artoterapii dostosować ten rodzaj prac do ich własnych możliwości, bo mamy tutaj ułomności fizyczne, psychiczne, więc na to należy zwrócić uwagę, żeby i wydobyć wnętrze, i zarazem zmobilizować do pracy manualnej. Ostatnio wynaleźliśmy wspaniałą metodę decoupage, robienie obrazków, które się podobają bardzo sponsorom, których obdarowujemy w zamian za wspomożenie naszej działalności. Zajęcia polegają na usprawnieniu naszych pacjentów, naszych dzieci i młodzieży, na poprawieniu ich kondycji, a czasami zatrzymaniu ich w tym stanie, jakim są, żeby choroba się nie pogłębiła. Jest to forma relaksu, odpoczynku dla nich. Są również masaże. Mam koleżankę, która właśnie pomaga nam i masuje pacjentów. No i głównie masaż w tym przypadku jest terapią relaksacyjną młodzieży i też współpracujemy z logopedą. Prowadzimy również zajęcia wyjazdowe. Są to wyjazdy wycieczkowe w rejonie Katowic, na przykład na jezioro Pogoria, gdzie dzięki znakomitym kontaktom z klubem żeglarskim Tram prowadzone są zajęcia poprzez terapię żeglarską. Drugim takim blokiem, można powiedzieć, są turnusy rehabilitacyjne, gdzie już duży zespół ludzki, bo to są i opiekunowie, i podopieczni, taki zespół liczy około 70 osób, na 2 tygodnie wyjeżdżamy przeważnie nad morze do specjalistycznych ośrodków rehabilitacyjnych, gdzie prowadzone są cyklicznie co roku zajęcia. Pracowałam w takiej spółdzielczości dla inwalidów 24 lata, no ale ta spółdzielnia, jak wiadomo, została przekształcona i sprywatyzowana. I mama mnie zapisała do tego koła, bo takie osoby po 24 roku życia są poza nawet społeczeństwa. Czuję się tutaj dowartościowana w tym klubie. Znalazłam tutaj wspaniałych przyjaciół, koleżanki, kolegów, miłe opiekunki. Czuję się też tutaj jak u siebie w domu, ponieważ spełniły się też niektóre moje marzenia, które nie mogły się spełnić w szkole. Poza tym składnikiem naszego wsparcia na działalność jest 1% od podatku osób fizycznych. I tutaj liczymy na wsparcie ludzi, dobrych ludzi, którzy wierzą jeszcze, że można w ten sposób pomagać innym. W następnym programie sprawdzę, co w Rudzie Śląskiej robią inni.